Cześć, witam Was serdecznie po bardzo długiej przerwie. Witam Was starszy o kolejny sezon weselny, bo niestety tak już jest i pewnie widzowie do tego przywykli, czy przywykliście do tego, że Akademia w sezonie weselnym, czyli od kwietnia do października, trochę zamiera. Niestety nie jestem w stanie wszystkiego łączyć naraz. Ale kto mnie śledzi w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie, ten wie tak naprawdę czym się zajmuję. Odcinek o tym, kto ja jestem i co ja tutaj robię i ile rzeczy spinam naraz, nagram dla Was, bo chciałem, żebyście mnie też wszyscy bliżej poznali. Bo zaczęło się od Jurka, który grał sobie tam na Tajrosie 4, i tak gdzieś tam ludzie mnie poznawali, ale tak naprawdę wielu z Was tutaj trafia, dzwoni do mnie. I myśli, że dzwoniło się do jakiejś korporacji, słuchajcie, gdzie mamy sztab call center, dział serwisu, dział naprawy, dział sprzedaży instrumentów, dział produkcji pokrowców. Ludzie, święci. To jestem ja, 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 moje ręce i kochana żona, która jest wsparciem mentalnym, duchowym, ale też przejmuje opiekę nad dziećmi kiedy ja ciężko, ciężko pracuję. Ale nie o tym. Dzisiaj chciałem przywitać się z wami po przerwie, powiedzieć, że będzie bardzo dużo nowości na kanale w tym roku. Będą nowe instrumenty Yamaha, będą testy, będą porównania, będą prezentacje, będą live'y. Będzie coś, czego się nikt nie spodziewał, czyli będzie instrument na literkę K. <laughs> Brzydkie słowo mi przychodzi na myśl. O K! No, ale y, dzisiaj będzie Odcinek o, uwaga, chyba pierwszym w Polsce Genosie 2, którego rozebrałem. Po prostu otworzyłem i pokażę Wam jego wnętrze. I zobaczycie sobie różnicę między Genosem 1 i Genosem 2, bo jak się okazuje, różnic jest całkiem sporo. A dlaczego otworzyłem Genosa 2? Ano, sytuacja jest tego typu, że dzisiaj o godzinie 19, nagrywam to o 23, słuchajcie, 24 września. Eee, zadzwonił znajomy z miejscowości, nie, nie opodal stąd, że Jurek trzy miesiące instrument stał, włączyłem gdzieś dzieci, wnuki tam naklikały, coś słuchaj, wciskam, klawisz, akord jest C plus 1, plus 5, coś tam, coś tam. Okazuje się, że jak włączyliśmy piano, przyjechał tutaj z tym do mnie, mówię: Przyjedź, bo ustawienia fabryczne nie dawały rady, nie, nie zmieniało się nic. Przyjedź. Testuję, no nie działa, słuchajcie, pięć klawiszy w oktawie. Zrobiliśmy test serwisowy, klawisze totalnie nie reagują. Mówię, dobra, wiesz co, no, zdarza się pięć lat instrument, tłuczony po hałturach, no bo hałturnik, chłopak, starszej daty gość, ale naprawdę 25 lat grają wesela. Wytłuczony, minde połamany, break połamany, gdzieś tam guziki pościerane, ogarniemy. Ale co się dzieje z klawiaturą? Mówię, dobra, macie dwie godzinki? Macie. Wymieniliśmy gumki, słuchajcie, godzinka roboty, gumki wymienione, na jednej oktawie niestety klawisze nie działają. Dalej mówię oho, no to mamy tutaj w studio pierwszą ciężką musterkę, której nie jestem w stanie od ręki naprawić, co się rzadko zdarza. Genosa. Genosa pierwszego. Wszakże 5 lat instrument ma i no mogło się coś takiego stać. No ale co się mogło stać? Nie wiemy. Podejrzanie padło na płytki klawiatury. W Genosie względem Tyrosa, w Tyrosach były dwie płytki, w Genosie są trzy płytki klawiatury. Jest lewa, środkowa i prawa sterująca, która wysyła sygnał do płyty głównej instrumentu. I sygnał od jednej płytki przechodzi przez drugą, idzie sobie do trzeciej, i ta trzecia sumuje, tam wiadomo, wysyła dalej. I tak naprawdę każdy element w drodze, bo nasza ostatnia płytka, klawisze były na ostatniej płytce, mógłby być uszkodzony. Ale ja nie miałem części zamiennych i nie wiedziałem, która się skończyła, która się uszkodziła, a wymieniać części, narażając klienta na koszta, no to nie jest takie hopsiu. Chociaż to polskie warsztaty samochodowe tak robią i nie tylko polskie, nie obrażając Polaków, bo Polacy naprawdę mądrzy chłopacy i dziewczyny, że wymieniacie części. W dużym skrócie wiecie, jak to jest. Pewnie oddajecie auto na warsztat, kupujecie części, okazuje się, że to nie to, kupili jeszcze to, nie to, i tak w kółko. Narażacie klientów na koszty i jesteście narażeni na koszty jako klienci. U mnie tego nie ma. Co zrobiłem? No, makówka pomyślała. Genos 2 ma taką samą, samą klawiaturę jak Genos 1. No to co? No to dawać go na stół! Rozkręciłem dwójkę i sprawy się miały następująco. W jaki sposób to diagnozowałem? Bo ja już usterkę znalazłem. Wiem co jest i tego Genosa naprawimy dla klienta. W niewielkich, yy, możliwie niewielkich kosztach, prawda? Wyciągnąłem najpierw całą klawiaturę, przełożyłem do jedynki, to znaczy wpiąłem wtyczkę po prostu z mojej dwójki do jedynki, do płytki od jedynki klawiatury. Wtyczka się zgadza, pasuje plug and play. Włączyliśmy tą jedynkę, zagrałem na klawiaturze z dwójki, wszystkie klawisze działają. No to ok, wiem, że po stronie instrumentu tam dalej, poza klawiaturą, wszystko jest sprawne. Wyciągnęliśmy następnie klawiaturę z dwójki postawiliśmy od tej, od tej do jedynki i tam idzie taśma do taśmy i tak po kolei przepinaliśmy taśmę omijając pewne płytki. No i okazało się, że jak przepiąłem tylko lewą taśmę ze swojej, czyli lewą część klawiatury do środkowej części z tej pierwszej, z pierwszego genosa, dalej klawisze nie działały. Te moje, pozostałe działały na tej pierwszej klawiaturze. Ale jak przepięliśmy za środkową płytką moją klawiaturę do sterującej płytki w tej z jedynki, to na jedynce działały te wysokie dźwięki, bo tam ta płytka była podłączona, a na mojej zaczęły działać wszystkie dźwięki. Czyli okazuje się, że pominięta środkowa płytka spowodowała to, że wszystko zaczęło działać. Więc uszkodzona jest środkowa płytka. Nigdy mi się taka usterka nie trafiła. Żeby było ciekawiej, środkowa płytka jest dostępna, kosztuje chyba tam u importera stówkę. Robota z wymianą plus nowe gumki tam na oktawę. Niech to będzie 500-700 zł na gotowo, klient będzie szczęśliwy, klawiatura działa. Do tego wynimy przyciski, oczywiście tam inna usługa. Eee, ale chcę, żebyście zobaczyli e, dwie rzeczy. Po pierwsze, jak ja e, dużo ryzykuję dla szczęścia waszego i swoich klientów, no bo wy jesteście moimi klientami, że oglądacie tego Jurka, który otworzył kiedyś aparat, wyciągnął z pudełka i zaczął nagrywać te filmy rozkręciłem swoją dwójkę, prawdopodobnie straciłem gwarancję, jakby ktoś tam chciał się dopatrzeć, że kręciłem śrubki, no to teoretycznie straciłem gwarancję, chociaż plom gwarancyjnych nie ma i pewnie da się z tego wyługać. Ale poświęciłem swój instrument po to, żeby klienta narazić na jak najmniejsze koszta, żeby zdiagnozować dobrze usterkę i żeby jak najszybciej to naprawić bo części też trzeba zaimportować poczekać, bo tutaj w Polsce ich nie ma chłopaki jest tam z Niemiec, z Hamburga pewnie ściągają z Centrali Yamaha więc yy, tak to sobie działa no yy, druga kwestia żebyście wiedzieli, że w Akademii Keyboardu jest naprawdę dobry serwis keyboardów i ten serwis działa głównie zimą, chociaż jak wiecie w sezonie weselnym Jurek, zepsuło się, w sobotę mam granie tak? Jutro będzie. Przyjeżdżacie do mnie o 20:00, godzinie, 22 wyjeżdżacie ze zrobionym instrumentem. Wielu już tak było. Piszcie w komentarzu, bo wiem, że oglądacie te odcinki. Więc na ten serwis keyboardów, głównie marki Yamaha, ale też inne marki powolutku wchodzą jako proste usterki. Nie jestem zaawansowanym serwisem elektronicznym na ciężkie tematy. Wysyłamy do autoryzowanych serwisów i nie boję się tego powiedzieć. Diagnoza jest u mnie. Jeśli nie dam rady, nic nie płacisz. Jedziesz tam do chłopaków, nic tutaj nie psujemy, nie ma kowalstwa. Natomiast yy, po przydługim wstępie, po diagnozie chciałem taki odcinek zrobić przywita z przywitaniem po długiej przerwie, jednocześnie prosty w montażu. Tutaj nie będę nic kleił, nie będę nic ucinał za bardzo. Za chwileczkę Wam pokażę Genosa jedynkę rozkręconego, za chwileczkę wam pokażę Genosa dwójkę. Wrzucimy sobie fotkę, żebyście zobaczyli, ile z różnic. Słuchajcie, instrumenty dzieli 5-6 lat. Jakoś tak nie pamiętam teraz, już jest późna godzina i z zewnątrz nie dzieli je tak naprawdę wyglądowo wiele. Mamy nowe noby, czy też gałki, slidery wyświetlacz, itd., tak dalej, itd., tak dalej, prawda? Natomiast brzmieniowo też wielu z Was wielkiej różnicy nie widzi. No ale podobnie było, jak się przesiadaliście z Tyrosa na Genosa, dopóki nie przesiedliście się na Genosa, to twierdziliście, że Tyros brzmi lepiej albo nie ma sensu przepłacać. Okej, okay, ja to bardzo zdanie szanuję, mam swoje, ale bardzo Wasze też szanuję. Natomiast słuchajcie, hardware'owo jeśli chodzi o hardware, czyli fizyczne komponenty, to tak naprawdę 75% jest nowych. Dolna obudowa jest taka sama, okej. Okay. Natomiast e, klawiatura jest taka sama, ale cała reszta płyta główna, płytki od PCB, od guzików e, są zupełnie nowe, zupełnie inna sekcja zasilania jest zrobiona, przeniesiona w inne miejsce. Sekcja tych wejść jacków też jest porozmieszczana inaczej. Naprawdę 75% rzeczy jest zupełnie inaczej. Więc e, Niech to będzie wstęp odcinka, niech to będzie środek i praktycznie zakończenie. Wam dziękuję. Oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie, będzie coraz więcej materiałów. Zimą naprawdę zamierzam sporo nadgonić. Eee, chciałbym Akademii poświęcić się dużo, dużo więcej. Chciałbym też z tego zrobić sposób na życie, a to nie jest łatwe, żeby pasy przekształcić w sposób na życie, bo zaraz wielu zarzuca, że Jurek złotuwa, ale pff, kapiszony, szczelamy, nieważne. Hmm. chciałbym żeby to było po prostu jak najlepiej natomiast na wszystko brakuje po prostu czasu nie będę się powtarzał zapraszam serdecznie, zobaczcie jedynkę zobaczcie dwójkę, a ja się z wami żegnam, dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka, do zobaczenia w kolejnym materiale, trzymajcie się cześć Tu jest wnętrze Genosa 1. Spójrzcie sobie na jedną rzecz, żebyście wiedzieli, że to jest jedyneczka. No to wiadomo, tutaj po panelu zupełnie inny, nie ma tutaj podniesienia, to widać, prawda? To jest Genos 1. I teraz spójrzcie sobie na sekcję zasilania. Kabel zasilający idzie głównie do, od razu do płyty głównej. Tutaj tu jest część zasilania, zasilacz. Wszystko jest połączone razem, procesor, i tak dalej, i tak dalej. Spójrzcie sobie na szerokość tej płytki, na kolory płytek tutaj, na rozmieszczenie kondensatorów na tej płytce tutaj, na płytkę ekranu, która w dwójce jest zupełnie inna, na rozmieszczenie Wi-Fi, które jest tutaj, Bluetooth audio, którego nie ma w jedynce, i te płytki zostały takie same. W sumie zmieniły się kolory. No i taki sam jest joystick i chyba płytka od mikrofonu się nie zmieniła plus gniazda, wiadomo, do głośników. Klawiatura jest identyczna, tego się totalnie nie czepiamy, zasilacz jest w tym samym miejscu. Zobaczcie sobie teraz dwójeczkę. Słuchajcie, jestem w innym pomieszczeniu, więc mogą być inne warunki dźwiękowo-oświetleniowe, natomiast na pierwszy rzut oka zupełnie inne kolory płytek. I te kolory płytek wróciły do czasów starych Tyrosów 2, S950, tych zielonych płytek, które wyglądają tak, a nie inaczej, a to jest kolor tych nowszych jamaszek, więc no, żeby śmieszniej się to po prostu zmieniło, ale to jest mała pierdoła. Spójrzcie sobie na płytko wyświetlacza, jest zupełnie inna. Ta płytka ma inne numery części. Spójrzcie sobie na rozłożenie kondensatorów, jest totalnie inne niż w jedynce. Tutaj jest sekcja, wstępna jakaś sekcja zasilania, której nie było i do tutaj... Tutaj idzie wtyczka od zasilacza tego czarnego, który jest w tym samym miejscu, co w genosie 1. Że było ciekawie, tu jest dodatkowo osłonięty metalową osłoną, chyba celem właśnie zmniejszenia jakichś tam wzbudzeń prądowych, oddziaływania fal magnetycznych na sekcje jacków, które są tutaj, więc coś tam próbowali pewnie poprawić. Tu mamy z tej strony Wi-Fi, jest Bluetooth, czy znaczy tu jest Bluetooth audio, tu jest Wi-Fi. Ale spójrzcie sobie na płytę główną. Procesor dźwięku tam jest. Ona jest bardzo, bardzo szeroka, ma zupełnie inne rozłożenie wtyczek, więc większość rzeczy po prostu tutaj nie pasuje, jest inna niż w Genosie 1. Klawiatura jest taka sama, dolna łódka. Kształtem przyjmijmy jest taka sama, górna, praktycznie też oczywiście obudowa się różni, ale wyświetlacz płytki PCB to jest zupełnie co innego i niestety te podzespoły poza przyciskami z i e switchami bo to jest takie samo, i klawiaturą-gumką FSX to FSX, yy, wszystko jest totalnie inne. Reszta rzeczy wymienionych się tutaj zgadza i części będą pasowały zamiennie. Więc tajemnica Genosa 2 została przełamana.